cudowne miejsce powitać. Moi drodzy, witam Was, pielgrzymów wszystkich bardzo serdecznie na mszy świętej harcerskiej w ramach 22. Pielgrzymki Związku Harcerstwa Polskiego na Jasnej Górze. Witam ducha przewodniczącego. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Witam na komendantkę Chorągwi i osoby towarzyszące jej z Komendy Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Witam wszystkich instruktorów. Bardzo serdecznie cieszę się, chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę z obecności kapelanów pośród nas. To nie jest łatwy czas dla księży, dla pielgrzymka, bo mamy maj, jak widać, mamy komunię. Dlatego wasza obecność, bracia, z nami tutaj dzisiaj jest także bardzo ważna i piękna. Bardzo serdecznie witam wśród nas. To specjalnie właśnie na tę krzesie, specjalnie na tę pielgrzymkę, na to dzisiejsze spotkanie przyjechał z Watykanu, tam na co dzień pracuje, chociaż pochodzi z Francji. Ksiądz Jacques Garzel, tak jak słyszeliście na antenie, naczelny kapelan Światowej Konferencji Skautów Katolickich. To jest część wielkiej rodziny skautowej, międzynarodowej organizacji skautowej, POSMO. My, katolicy, stanowimy bardzo dużą, jeśli nie największą liczbę tych, którzy chodzą w mundurach, chodzą w Bogu i czynią swoje. I tworzymy tę wspólnotę i rodzinę skautową swojego kraju. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w progach Jasnogórskiego Sanktuarium w Mazienicy. Dlatego cieszymy się i dziękujemy ojcu Paulino, że są dla nas tak zawsze, każdego roku bardzo gościnni. Moi drodzy, nasza otwarcie dzisiaj to także wizualna. Na mszy świętej razem będziemy się modlić z dziećmi z Będzina, z rodzinami, rodzicami, opiekunami, wychowawcami. Te dzieci przyjęły pierwszą komunię świętą. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Was i witamy. Gromadzimy się tutaj, by pielgrzymować, by przynieść wszystkie sprawy związku. Przewodniczyć tej mszy świętej będzie ksiądz Józef Nowakowski, kapelan owca toru i kustosz relikwii błogosławionego druga Wincentego Felichowskiego, naszego patrona, patrona polskich harcerzy. Jego relikwie harcerze trzymają głowę. On jest pośród nas, bo on jest na co dzień naszym przewodnikiem. Dlatego też przez jego wstawiennictwo i przez orędownictwo Matki Najświętszej otwórzmy nasze serca, jakby wylejmy z tych serc wszystko, co mamy, wszystko, co stanowimy, nasze życie prywatne i harcerskie, nasze radości i smutki. A to wszystko włączmy w tę najświętszą ofiarę, którą sprawujemy tutaj, przy tym ołtarzu w Bazylice. I połączmy w ofiarę Jezusa Chrystusa, bo do tego chleba i wina łączmy, które stanie się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech to modlitewne czuwanie będzie wyrazem naszej wiary i służby. Dlatego też zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do modlitwy. Bardzo się cieszę z obecności zuchów i harcerzy, także starszych, i wędrowników, i seniorów, że jesteśmy wszyscy tutaj na śpiewu na tym przewodniczu. Delegacja z Chłopca Podhalańskiego. To jest taka troszeczkę prywatna. Ja z tego chłopca się wywodzę. Dlatego cieszę się, że jesteśmy razem. Zapraszam Was do tej modlitwy powstania. Ponieważ jestem przepełniony dumą, gdyby się o Was. Dzień legaty, a kurs w całej Zerwie wysuwał do Pana, a słowa, a otwórki, zadecydowanie magnifiku. Jestem przepełniony wdzięczności z myślą o pracy. Et je vous exprime la gratitude du Vatican. Et de la fierté quand je pense à vous à cause de ce que
myślę o nas z dumą, z wielką dumą, ponieważ koncert jest piękny dla mnie. Taki wyłoby płodu punktu. Będę tam i bardzo dobrze zawdzięczę. Wtedy miał głosku, więc nie po prostu ładu. Wiecie, to wszystko mi pisze w postaci własną historię naszej wieczyzny. Wystarczy. Tych, którzy tę pielgrzymkę przygotowali. Bo to, że my tu dzisiaj jesteśmy, to jest owoc przygotowania i on się nie kończy, a chcę to zrobić dzisiaj i teraz. Druh Wojciech Śliwowski, który jest podkarcem, który jest komendantem Kówca Częstochowa, jest jednocześnie komendantem tej pielgrzymki, z czego się bardzo cieszę. Druhu bardzo serdecznie dziękuję. To jest wiele czasu. No i widzicie. Nie wyleciało mi to, że miętki jestem, się ogarnąć, jak chcesz na coś twarde. No to dlatego też za pracę całemu sztabowi i Kówcowi, który troszczy się o to, abyśmy mieli to wszystko, co mamy, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy nam tutaj pomagają i na Jasnej Górze, i poza Jasną Górą, tu w Częstochowie. Łączymy się z całym naszym związkiem, modlimy się za cały związek. Dlatego tak wiele spraw dzisiaj przynieśliśmy tutaj na Matki Bożej. Wchodzimy w ten nowy rok, który przygotowuje nas do jubileuszu stulecia związku i stulecia niepodległości. To będzie bardzo ważne w naszej pracy. Dlatego hasło jest zaufaj Panu już dzisiaj. Bo już dzisiaj chcemy z zaufaniem Bogu, żeby mieć takie wewnętrzne siły, chcemy rozpocząć nasze przygotowania, podjąć nasze zadania. Powoli kończymy rok szkolny, rok harcerski. Przed nami akcja letnia. To jest dopiero podsumowanie naszej harcerskiej pracy. Ale już tę służbę i pracę składała dzisiaj Matce Bożej, a przez nią i przez orędownictwo Ducha Wiecka Najświętszemu Bogu. Jak się jest w parafii świętej Jadwigi Śląskiej z Będzina, to się tak pięknie wygląda. I myślę, że dzisiaj święta Jadwiga jest bardzo zadowolona z tego, że jesteście tutaj na Jasnej Górze. Bo ona jako Królowa Polski razem z nami tu przybyła do Królowej Polski, do jej duchowej Królowej Polski. Ale wiem, że jeszcze nie tylko wy jesteście jako dzieci pierwszokomunijne. Dzięki wam za waszą obecność. W Będzinie też są harcerze. Będzie to Chorobie w Śląska, na której terenie jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszamy was w naszym rękę. Cokolwiek można to powiedzieć, tylko to, że bardzo jesteśmy na was otwarci, na was liczymy, że pośród was tutaj dzieci pierwszokomunijnych będą słuchy na przyszłości harcerze i instruktorzy, którzy tę piękną Chorobę Śląską będą dalej podtrzymywać i prowadzić, prawda? Przecież ten czas idzie do przodu. Drodzy rodzice, pierwsze rodzice dzieci, ja chciałem tylko jedną ksiądz powiedzieć. Można dzieciom wszystko dawać. I to jest takie przemijające. Bo będzie ciuch za mały, komputer się zepsuje, samochód też. I wydawać się mogło, że to szczęście, co jeszcze potrzeba. To jest najpiękniejszy dar, jaki mogliście dać swoim dzieciom. Jezusa Chrystusa. I z tego trzeba być dumnym dzisiaj w Polsce. Z tego trzeba być dumnym dzisiaj w naszych rodzinach. I ten dar, który przyjęły wasze dzieci i który my przyjmujemy, Jezus Chrystus, jest tym fundamentem wartości, na których budujmy naszą codzienność, naszą tożsamość.
bo to jest tylko trwały, niezawodny, prawdziwy fundament. Wszystko inne są to tylko składowe, które mogą nam pomóc być kimś. Jeszcze raz dzięki za służbę. Teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo i odśpiewamy do Twojego serca. Pan z nami. Dobro.